Dzisiaj tak trochę klasycznie w GTA 5 mamy do tuningu ten oto samochód, który nazywa się Czeburek. Znaczy CHE Burek. Powiedzmy, że to jest po prostu Burek, no. To jest ciekawa nazwa w GTA zresztą. I tak on sobie wygląda. Ponoć jest to imitacja Łady 1200. Nie wiem. Znaczy wiem, jak mniej więcej wygląda Łada i można powiedzieć, że wygląda mniej więcej tak. Ale jakie są dokładne różnice między tym samochodem w GTA, a tym, co mamy w rzeczywistości, to nie wiem. Mamy taki bardzo podobny samochód, to jest chyba Sentinel, tutaj gdzieś sobie stał. A to jest oczywiście inna marka i trochę dłuższy jest, ale kształtem mniej więcej... A dupa w ogóle nie przypomina. Jedziemy na tuning w takim razie, bo ja myślę, te klasyczne samochody w GTA mają, powiem wam, sporo opcji nieraz. Przy okazji zobaczymy uszkodzenia, jakie ma ten samochód. Spróbujmy tutaj odmontować drzwi. Tak fajnie odpadły. No i został nam tylko bagażniczek, który jest dosyć spory. Mamy tutaj jakiś tam malutki silniczek. Tam sobie to coś tam pyr cały czas. A my jedziemy w takim razie do salonu tuningowego. Bardzo podobają mi się felgi w tym autku. Zaraz zobaczycie sobie w salonie jeszcze dokładnie. Ale są takie fajne, chromowane, błyszczące, niestandardowe. No niestandardowe, takich GTA nie widziałem jeszcze. Także pod tym względem bardzo spoko. Cyku cyk. I jesteśmy sobie w środeczku. Czeburek. Burek. No i zobaczmy, co ten burek ma do zrobienia. Więc tak, mamy zderzaki, reflektory, maskę, oznaczenie lusterka, dach, progi, spoiler. Okej, zobaczmy w takim razie zderzaki. No i coś tutaj... O, co? What? Co to jest? Nie mogę uwierzyć. Typowo rosyjski tuning. Co? Dobra, chodźmy dalej. Brak zderzaka. Nie, ten kartonowy musimy chyba zainstalować, nie ma opcji. O, tutaj mamy jakiś... Jak kartonowy? Zajebisty pomysł, Rockstar. Zajebisty. Ja pierdzielę. Też oglądałem te rosyjskie filmiki. No dobra, tu mamy cyk. Możemy sobie zakryte zrobić, okej. Okay. Maska. O shit! O shit! No rosyjski tuning! Bez kitu. Zajebiste. Oznaczenie. O kurde. Możemy zrobić... Nie no, nie będziemy takiego rdzawego robić. Dajmy sobie taką gwiazdę tutaj. Super. Lustera. Już myślałem, że kartonowe też będą. Okej, okay, tablica będzie kart... Nie, tutaj nie mamy takich rzeczy. Lakierowanie. Kartonowy kolor. Kartonowy kolor. O shit. To jest normalnie zajebiste. To jest zajebiste, tylko tyle wam powiem. Ja nie mogę kartony. Pierwszy raz GTA. Po co nam salon Ubenego, skoro mamy kartony? Ja pierdziela. Tutaj też powinniśmy mieć malowanie kartonowe. Dach. Ty! Oj, shit. Nie, no to jest dobre. Kartonowe dla powietrza. Progi. Kartonowe są. Zajebiste. Kartonowy spoiler! Jest! Zajebiście. What? Co tu możemy jeszcze zrobić? Znaczy, widać, że różne style można zrobić z tego samochodu, ale ja robię kartonowe, nie ma opcji. Nie ma opcji. Zawieszeniec? Jaka gleba. O kurde, o kurde. Kartonowy samochód. Nie no, felgi mu zostawię, bo są fantastyczne. Podobają mi się. Jak kartonowe, nie no, serio. Serio. Ja wale, co to jest? Kartonowe wloty na masce. Kartonowy wlot na dachu. Kartonowe zderzaki. Kartonowy spoiler. I kartonowe progi. Kurde.
Nie mogło być lepiej! No i to jest spoiler, kurde, jak to wygląda. Ale co, mogliśmy go dzięki temu zglebić. Ty, jak on pruje, skubaniec. Ile, co jest klasyki sportowe, okej. Okay. Jo dupca, normalnie, ale będziemy mieli polewkę na zlotach. Ja dziękuję. Nie mogę się doczekać, no. Musimy zrobić jakieś spotkanie. Ty, on dobrze chyba skręca nawet. Dum, 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 dum. No tak sobie, tak sobie. To nie jest, on nie jest tutaj do jazdy, on jest do... Znaczy jest do jazdy oczywiście, ale jest do takiego lansowania, jest do, wiecie, zloty. Przyjeżdżamy, robimy sobie... W ogóle, ponieważ jest co Łada, to on powinien być niezniszczalny prawie, że 7 rakiet powinien wytrzymać jak Insurgent i mieć jeszcze działo na dachu. Sprawdzałem, nie da się zainstalować, serio sprawdzałem. Powinien mieć takie działo jak w czołgu, do zainstalowania na dachu, no kurde. O shit, ale to, tymi z kartonowymi rzeczami to dowalili tutaj do pieca ostro. Ja pierdzielę, zrobili sobie taką polewę z tych filmików, gdzie właśnie ludzie sobie doczepiają jakieś tam kartonowe rzeczy do samochodu, że niby to jest taki tunik. Ja wale. No co, no to też jest jakiś tam tunik. Czy to się da w ogóle oderwać? Się zastanawiam. Chyba na stałe tu już jest, nie? Jak to? Te kartony. W normalności to by to się oderwało już po wyjeździe z Los Santos Customs, ale tutaj widzę, że... Tutaj widzę, że to jakieś kurde bardzo twarde jest. Ja nie wiem. A ten spoiler, zobaczcie, to nie jest byle jakiś spoiler z tyłu. Nie jest to tak o sobie. On jest tu jakiś ten. On jest tak wykrzywiony fantastycznie, nie? Finezyjnie. Normalnie taśmy widać wszystko. Ja. Zajebiste, kurde. Ze wszystkich tuningów, jakie robiłem z tych nowych aut, muszę powiedzieć, że jak do tej pory ten wymiata, kurde. Spodziewałem się, że będą jakieś opcje tuningowe i rzeczywiście miał sporo tych opcji różnych, no ale jak zobaczyłem karton, to mówię, nie, no musimy zrobić pakiet. I oczywiście mamy R pakiet, rosyjski pakiet tuningowy w tym samochodzie i możemy się rozbijać nim, robiąc sobie jaja. No dobrze, że Rockstar ma poczucie humoru do tej pory i mam nadzieję, że ten samochód będzie za darmo i będzie można sobie taki tuning zrobić za free też, bo przecież kartony to za free prawie można zrobić taki tuning. Cyk, zobacz na to, poszła! Nie mogę w to uwierzyć, no. Czy wy możecie w to uwierzyć? Kartonowa Łada. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Ja pierdzielę, bo nie mogę z tego. O Boże, o Boże. O, do tego się nawet przyczepiają ładunki. Ciekawe, czy do spoilera da się przyczepić. Normalnie, ty, trochę odstaje ten ładunek, ale... No to już przez to przenika, okej. Okay. Przez to przenika ten ładunek. Czyli te zderzaki jakby nie istnieją, nie? Ale spoiler, jak najbardziej, nie jest to teksturka tylko. Jest to normalnie model. Zobaczymy, czy wlot na dachu też. Czekaj, musimy wejść na samochód. No też. też jest to model jakby. Także fajnie, tylko te zderzaki są takie. No wiadomo, żeby samochód nie ten. No i co, jeśli już się zdecydujecie na taką furę i taki finezyjny tuning, to musicie się liczyć z tym, że niestety jedna rakieta i po was. Gdzie ten samochód jest? Ty. Gdzie on poleciał? Gdzie on jest? Zniknął! No nie wiem, co się z nim stało, muszę zobaczyć powtórkę nagrania. Trzymajcie się, na razie.